Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał o samolocie F-15EX, a mianowicie więcej F-15EX dla Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Czym jest Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych? Myślę, że nikomu nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, iż całkiem niedawno generał porucznik Michael Loch dołączył do grona innych wyższych rangą oficerów, którzy dosyć głośno mówią, że trzeba kupić więcej samolotów przewagi powietrznej F-15X, które po raz pierwszy zamówiono w 2018 roku i od tego czasu te samoloty powoli wchodzą do służby. Generał powiedział dosłownie, niektórzy wciąż patrzą na F-15 jako na samolot z lat 70. XX wieku. Tak po prostu nie jest. Koniec cytatu. Podkreślił, że samolot F-15EX posiada awionikę piątej generacji, w tym m.in. większość tego, co zostało włożone do samolotu F-35 czy F-22. Nawet lepszą elektronikę posiadają F-15 w chwili obecnej niż samoloty F-22. Zresztą produkcja samolotów F-22 została już kilka lat temu zakończona i do niej raczej nie wrócimy. Od 2017 roku wiadomo, że do produkcji samolotów F-22 Raptor nikt nie będzie wracał. Tak? Ta produkcja została zawieszona, wstrzymana i nie nastąpi. Dlaczego? Trudno powiedzieć dokładnie dlaczego, natomiast jest kilka wątków, o których trzeba powiedzieć. Przede wszystkim koszt jednostkowy. Jeden samolot F-15 w wersji EX kosztuje nowy 80 milionów dolarów. Dla porównania samolot, który ma podobne możliwości, a nazywa się F-22 Raptor i nie był modernizowany od bardzo wielu lat, kosztuje 350 milionów dolarów. No tutaj dużą rolę odgrywają te wszystkie bariery, które powodują, że samolot F-22 jest trudno wykrywalny dla radaru, czego nie można powiedzieć o F-15, ale z drugiej strony Gwardia Stanów Zjednoczonych, Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych i Siły Powietrzne zdają sobie coraz częściej sprawę z tego, że nie można, jeśli chcą utrzymać swój potencjał, to nie mogą iść w tą stronę, w którą szły do tej pory, czyli niewielka ilość samolotów przewagi, których nie można z niczym porównać. Zamiast tego no, potrzeba, że tak powiem, troszeczkę jeszcze podbudować te szeregowe maszyny, które będą no, takimi, jakby to powiedzieć, szaraczkami, które odwalą brudną robotę. Na przykładzie wojska nie możesz mieć wszystkich jednostek na poziomie Navy SEALs albo polskiego Gromu, no bo po prostu to jest w teorii możliwe, natomiast finansowo to jest po prostu nie do udźwignięcia nawet dla takiej gospodarki jak amerykańska. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że zamówiono 80 samolotów w wersji F-15EX, i każdy z nich, jak już mówiłem, kosztuje 80 milionów dolarów. Teraz problem polega na tym, że te 80 samolotów EX, F-15EX, pokrywa zapotrzebowanie tylko trzech eskadr, które w chwili obecnej latają na samolotach F-15 w wersji C, D, Eagle. Samoloty te są praktycznie na dzień dzisiejszy niezbędne do tego, żeby utrzymać amerykański potencjał obronny i ofensywny, więc trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Takim rozwiązaniem mógłby być samolot F-35, natomiast F-35 jeszcze przez kilka najbliższych lat będzie wymagał dopracowania. Ponadto też jest droższy w produkcji, też jest droższy w utrzymaniu niż samolot F-15. W tej sytuacji wydaje się dosyć oczywistym rozwiązaniem, że trzeba zwiększyć produkcję samolotów F-15, do czego nawołują amerykańscy wojskowi. Nie jest generał Loch, na którego się powołuję, jedynym amerykańskim wojskowym, który coś takiego postuluje, bo już wcześniej pojawiła się inna wypowiedź. Mowa oczywiście o słowach generała Charlesa Q. Browna, szefa sztabu US Air Force, który powiedział, siły powietrzne dążą do zredukowania floty myśliwców tylko do czterech typów,
a F-22 Raptor nie będzie wśród nich. Koniec cytatu. Później dodał jeszcze, że tak naprawdę to będzie 4 plus 1, ponieważ przez jakiś czas będziemy mieć również A-10. Koniec cytatu. Obecnie samoloty A-10 przechodzą wymiany skrzydeł, które mają pozwolić na utrzymanie ich w służbie do 2030 roku. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Natomiast jeśli chodzi tutaj o samoloty F-15, o których coraz częściej mówi się także w kontekście zakupu tych maszyn przez polskie siły powietrzne, trzeba powiedzieć, że samolot w wersji EX na pewno jeszcze przez wiele lat będzie się pojawiał na niebie i jest na dzień dzisiejszy jedynym ciężkim myśliwcem świata zachodniego. Warto by było, aby nie był jedynym, natomiast biorąc pod uwagę koszty, jakie pociągnął za sobą program F-35 i jak on się przedłuża, co jest dosyć zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jakie możliwości ma ta maszyna posiadać, to wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie Amerykanie zdecydowali się na finansowanie kolejnego programu zbrojeniowego i raczej na pewno będą dokładali do samolotu F-15 EX. Czy chciałbym, żeby samolot F-15 EX znalazł się na wyposażeniu polskich sił powietrznych? Przyznam szczerze, osobiście mam wrażenie, że biorąc pod uwagę wszystkie możliwości i udźwig, lepszym rozwiązaniem byłby jednak Eurofighter Typhoon. Natomiast biorąc pod uwagę, że Gwardia Narodowa będzie składała kolejne zamówienia na nowe fabryczne maszyny F-15X, no to koszt 80 milionów dolarów nie jest jakimś za jedną sztukę, no nie jest jakimś naprawdę, naprawdę olbrzymim problemem, tym bardziej, że przy większym zamówieniu można by było uzyskać lepszą cenę. Plus, no mamy już pewne doświadczenie. Kolejna sprawa, że no też Amerykanom będzie zależało, żeby te samoloty sprzedać. Zobaczymy. Ja mówię otwarcie, wolałbym Tajfuna, ale ja to sobie mogę pogadać w internecie. Tak czy inaczej, dajcie znać, co Wy myślicie o samolotach F-15X i o wydłużającej się służbie płatowca, który powstał po raz pierwszy w latach 70. Ja myślę, że to jest dowód na dużą, dużą wartość tego samolotu i bym go po prostu unikałbym niedoceniania tej konstrukcji. Natomiast no, jestem ciekaw Waszej opinii, także że komentarze są Wasze. Zachęcam do niezgadzania się oczywiście w konstruktywny sposób. Zachęcam do dawania lajków, zachęcam do subskrybowania. A jeśli już subskrybujecie i chcecie być na bieżąco, to zachęcam do klikania w dzwoneczek, który znajduje się obok przycisku subskrybuj. Przypominam również, że można wesprzeć kanał poprzez zakup wirtualnej kawy dla mnie i że wszystkie środki z wirtualnej kawy w miesiącu wrześniu są przeznaczone na opłatę za grób polskiego lotnika szeregowego Eugeniusza Kruczka, który w sierpniu 1944 roku zginął w wypadku lotniczym w miejscowości Dys pod Lublinem. Link do wirtualnej kawy, do zakupu wirtualnej kawy znajduje się w opisie filmu, podobnie jak linki do kilku ciekawych artykułów, które posłużyły mi w przygotowaniu tego materiału. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.